Frikasse z kurczaka. To kurczak z pieczarkami i selerem w duńskim wydaniu, aromatyzowany białym, wytrawnym winem. Do przygotowania tej potrawy użyję pałek z kurczaka. Można użyć też innych części, ważne, żeby miały kość. Od pałek odcinam końcówki. Następnie umieszczam je w miseczce, posypuję dosyć obficie świeżo zmielonym pieprzem i solą. Porządnie nacieram, odstawiam na jakieś 10 minut, żeby przyprawy się ze sobą połączyły. Rozgrzewam na patelni oliwę z masłem i układam nasze pałki. A kiedy już zaczynają się smażyć, to ja się biorę za selera. Najpierw białego. Kroję go w cienkie pałeczki, a później selera naciowego. Kroję go w plasterki. Po mniej więcej 3-4 minutach smażenia, kiedy kurczaczki się ładnie zezłocą z jednej strony, obracam je na drugą stronę i dodaję pokrojone selery. Dorzucam też całe obrane cebulki środki. Chwilę mieszam i dodaję bardzo ważny składnik, wcześniej wspomniany, białe wytrawne wino. Ważne, żeby było dobre. Wcześniej jeden kieliszek musimy wypić. Patelnię przykrywam pokrywką i zabieram się za pieczarki. Kroję je w pół plasterki, wrzucam na rozgrzane masło na drugiej patelni. Przesmażam. I przyprawiam świeżo zmielonym pieprzem i solą. A po więcej naszych przepisów odsyłam Was na naszą stronę www.kulinarnatv.pl. Kiedy pieczarki ładnie mi się zrumienią, dorzucam je do kurczaka i reszty duszących się składników. Teraz nasz sos musi stać się bardziej aksamitny i gładki. Użyjemy do tego żółtka roztrzepanego w śmietance. Dodajemy do sosu. Mieszamy, przyprawiamy jeszcze do smaku świeżo zmielonym pieprzem i solą. Dusimy jeszcze przez chwilkę, aż kurczak zrobi się mięciutki. Wtedy dodajemy pokrojony szczypiorek i natkę i wykładamy wszystko na talerz. Mięso wspaniale wchłonęło wszystkie smaki z pozostałych składników. Jest naprawdę pyszne i soczyste. Dlatego też uważam, że powinniście je zrobić w domu.